Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym 10 odcinku z życia Hitmana. Jako że 10 to taka okrągła liczba, to postanowiliśmy dzisiaj uaktualnić Wam kilka najważniejszych informacji zawartych we wszystkich poprzednich częściach. Wiadomo, że Hitman dojrzewa, rośnie, zmienia się mu charakter, wygląd, nawyki, więc część informacji zawartych wcześniej zdążyły się już zdeaktualizować, a chcemy, abyście wszyscy, a zwłaszcza osoby, które na bieżąco śledzą nasz kanał, mieli najbardziej pełne i najświeższe informacje, dlatego postanowiliśmy kilka najważniejszych według nas uaktualnić. Hitman ma już ponad 8 miesięcy, waży 6,5 kg, bardzo dobrze się rozwija. Jak zmienia się jego wygląd, widzicie na filmach. A co powoduje, że tak rośnie? W jednym z odcinków przedstawiliśmy Wam cały menu Hitmana i właściwie nic znacząco nie zmieniło się przez ładnych kilka tygodni, aż przyszedł dzień, w którym będąc w sklepie zoologicznym jednej ze znanych sieci, postanowiłem porównać skład kilku różnych puszek z karmą mokrą. Wpadła mi do ręki seria o dość dobrym składzie, więc czemu by jednej puszki nie kupić dla urozmaicenia menu Hitmana, tylko jaki smak wybrać? Szybki rzut oka na półkę i bardzo dziwna sytuacja, bo wszystkie smaki są w tej samej cenie, tylko jeden dużo droższy, więc z ciekawości oczywiście ta puszka powędrowała do mojej ręki. Konserwa z kangura. No w sumie ja mięsa kangura nie próbowałem. Wiem, że prawdopodobnie jest lekko słodkawe i nie każdemu może posmakować, więc niech chociaż bestia spróbuje. I w tym momencie posypało się całe menu Hitmana. Hitman ściągnął kangura w taki sposób, jakby co najmniej tydzień był na diecie. Podczas kilku następnych dni mokrą karmę w ulubionych swoich smakach traktował jak większość dzieci szpinak, więc nie pozostało nic innego jak jechać po kangura. Od tej pory nie istnieje dla Hitmana nic poza kangurem. Sporadycznie zje swoje ulubione wcześniej puszki, ale bez większego entuzjazmu. Do menu bestii wszedł na stałe też drink dla kotów, choć podajemy mu go dużo mniej, dlatego też prawdopodobnie przeprosił się z wodą i od czasu do czasu trochę pochlipie. Jeśli chodzi o karmę suchą, to traktuję ją bardziej jako przekąskę i tu też nastąpiły zmiany, bo kupiliśmy mu taką o większej granulacji, też pulizona jak wcześniej, ale Hitman wyjada teraz tylko te większe kawałki, gryzie z zapałem, co dobrze świadczy o uzębieniu. Dobrze też wróży na przyszłość, bo według wszelakich opinii powinien w przyszłości mieć mniej kłopotów dentystycznych. W filmie, w którym przedstawialiśmy, jak ogarnąć kuwetę, mówiliśmy, że staramy się sprzątać zawartość dwa razy dziennie, to znaczy najczęściej rano i wieczorem. Czasem okazało się, że dla Hitmana jest to najprawdopodobniej za mało, bo jeśli między sprzątaniami w kuwecie się coś znajdzie, a bestia chce iść za potrzebą, to siada przed lub na kuwecie, drze się z mocą godną dobrego zestawu Hi-Fi i czeka, aż ktoś przyjdzie i posprząta zawartość. Oczywiście intensywnie obserwując, czy aby na pewno praca została dobrze wykonana, po czym dopiero wchodzi do kuwety i robi swoje.
Teraz trochę o zdrowiu. Pamiętacie, iż zaniepokoiło nas, że oczy Hitmana w różny sposób odbijają światło. Jedno świeci bardzo mocno, a drugie ledwie żarzy. Jak wiecie, też dwóch niezależnych weterynarzy stwierdziło, że żadnych nieprawidłowości nie widać i może to być taki lekki defekt. A teraz petarda. Oczy Hitmana świecą już z taką samą intensywnością. Jaka była przyczyna anomalii, tego się pewnie już nie dowiemy. Kot i robot. W jednym z filmów przedstawialiśmy Wam możliwości robota dla zwierząt i buł. I choć robot przez długi czas służył bardziej nam do monitorowania, zabawiania czy odwracania uwagi kociaka, gdy nas nie ma w domu, to doczekał się też ostrego zainteresowania ze strony Hitmana. Uwielbia on zwłaszcza tryb śledzenia. Chowa się wtedy przed nim, atakuje, wyciska całą pojemność baterii, a gdy robot chce wrócić do stacji ładowania, kładzie się przed nią i nie pozwala, żeby zadokował. A gdyby jakimś cudem udało mu się wjechać do ładowarki, no to w momencie zostaje łapami wyrzucony. Ciężkie czasy nastały dla naszego ibu. Hitman rośnie. Nie wiem, czy filmy dobrze to oddają, ale my przekonujemy się o tym na każdym kroku. Pamiętacie, że Hitman, a właściwie też ja, czekamy rano na wolną łazienkę, tyle że bestia pod drzwiami, a ja w sypialni. Gdy Hitman po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach straci cierpliwość, przychodzi do sypialni i czekamy już razem. Od pewnego czasu trochę się to też jednak zmieniło, bo teraz bestia, gdy traci cierpliwość, staje na dwóch łapach i dawaj szarpać za klamkę. Na razie jeszcze nie potrafi otworzyć drzwi, ale myślę, że to już jest kwestia czasu. Jak widzicie, wiele zmienia się w zachowaniu czy gustach Hitmana. Nie omówiliśmy tu oczywiście wszystkiego, ale będziemy na bieżąco też aktualizować niektóre wcześniejsze informacje, dlatego zapraszamy Was do subskrybowania kanału. Lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie nasze filmy. Sporą część informacji możecie znaleźć też na Facebooku, Instagramie czy TikToku, gdzie też zachęcamy zajrzeć. Na dziś to tyle. Starym zwyczajem na końcu możecie obejrzeć jeszcze sekwencję foto. Ja już się z Wami żegnam gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku.